Słuchajcie, często jak mówię, że silnik kosztuje 150 czy 200 tysięcy złotych, to mówicie, co tyle kosztuje? No to lecimy z tym. Słuchajcie, doskonałym przykładem może być głowica, a nawet nie. Obrobienie głowicy, która już działała, to jest 2,5 tysiąca złotych. Wszystkie prowadnice zaworowe, szczelność, to są rzeczy, o których się też nie mówi, a głowica mamy dwie. Więc już 5 tysięcy za pracę i obróbkę głowic, które już były używane. Nie mówimy o zakupie tych głowic. Robią się koszty, co? Słuchajcie, mówiliśmy Wam, że zmieniamy korby na bardzo wytrzymałe. I to nie tak, że kupujemy sobie za 2000 dolarów spółki i przykręcamy do silnika. Absolutnie nie. Te korby trzeba teraz połączyć z tłokami, zawieźć do firmy, która to wyważy. Bo masa rotacyjna jest bardzo destrukcyjna dla silnika. To wszystko musi być idealne. Kolejne kilka tysięcy złotych. Rewizja silnika to też blok. Taki blok kosztuje kilka tysięcy dolarów, ale po używaniu go w sezonie jednym, drugim trzeba go przejrzeć. Oddaliśmy go do obróbki, czyli do splanowania, sprawdzenia wszystkich rzeczy, czy są szczelne. Kolejne tysiące złotych, które trzeba wydać, niestety. Także wszystko kosztuje naprawdę dużo.